Dalej, brudas. Wyruszamy. Trójka i ogień. Jedziemy, jadę do klienta teraz. Tu dużo nie ma, praktycznie powinno się zmieścić na tą jedną przyczepkę. No przyczepę, dobra, nie przyczepkę, bo to o tą dużą mi chodzi. Ale jakby w razie zaczęło dobrze sypać, no to wiecie. I co, dzisiaj chcę też wykosić u siebie. Liczę, że wyrobię czasowo w miarę, jak się nic nie stanie. Do tej pory szło to ok, z jednym wyjątkiem na łożysko. Teraz tak, dzisiaj mamy czwartek bodajże, jak się nie mylę. Straciłem w sumie rachubę tygodnia, dzień przy dniu koszenie. Mam ponagrywane, bo chyba ze trzy agrodniówki leżą po prostu, żeby czekają, żeby je złożyć, ale nadzwyczajnie w świecie nie mam czasu. No bo cały czas koszę. Spać to ja śpię ostatnio 5-6 godzin. 5-6 godzin jak śpię, to jest wam powiem dobry wynik, bo były 3 dni pod rząd, gdzie spałem 2-3. No ale... Całe szczęście ten sezon kukurydziany ma się już powoli ku końcowi. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nie zawiedzie pogoda ani sprzęt, to może uda się skończyć już w sobotę. Przynajmniej to, co tam mamy zaplanowane. A no wiadomo, może się jeszcze ktoś trafi. W każdym razie na chwilę obecną do soboty i mam wstępnie luz. A praktycznie 2-3 tygodnie już za mną. Masakra, ciężki czas. Ale już poogarniane. Jest już to światełko w tunelu, które zwiastuje koniec. Jest jakaś nadzieja. No i co, z tego powodu, że nie było czasu, no nie mieliście tych agrodniówek, a chcę właśnie tą puszczę od razu, mam właśnie kilka kwestii, wyjaśnię co i jak. Już kukurydze ogólnie znikają, z pól znikają, cześć. Już mało gdzie. No i praktycznie jak nie przeszkodzi teraz pogoda, to do końca tego tygodnia będzie po kukurydzy. Pojedyncze się zostaną. Przez takie, widzicie, dróżki też się trzeba przeciskać. No z przystawką to jest luz, bo szerokość kombajnu, ale jak tu jechałem ze headerem zbożowym. Ciekawe, jak to wyszło u mnie. Nie miałem kiedy tej naszej
wykosić. Drugi zbiornik, lecimy. Jestem już u nas na polu, na naszej działce. Tam wykosiłem. Musiałem zrobić małą roszadę z przyczepami, bo tam wyszła pełna ta dziesiątka i może z 3 tony jeszcze było. Więc tą jedną dużą po prostu zebrałem do siebie, a tam podczepiliśmy jeszcze małą. I dziadzia z tym pojechał. A tutaj mam New Hollanda z dziesiątką. No i co? No i kosimy. Plonu nie zakładam, na razie nie strzelam nawet. Zobaczę, co będzie, jak umucę zbiornik. Ile wtedy, no, ile wykoszę, to coś tam plus minus będę wiedział. Ale ale co, no nie wiem też, jaka wilgotność, więc wiecie, no nie wiem, ile w sumie będzie ten zbiornik ważył. Dużo jest nałamanej. Wiatr, te wiatry, co były, no zrobiły swoje. Staram się jak najwięcej podebrać. Nie zawsze się da. Niech ma nawet tutaj te 24. No to
gdzieś na full zbiornik, tam bym miał 5 ton z groszem. Tak sobie strzelam, no to wiecie, no okaże się na wadze, nie? No ale się próbuję jakoś podbudować mentalnie, jak to wypali. Akurat jedziemy dookoła, a będę się sypać pewnie. Kurde, źle trochę zasiałem, czy no źle, no nikt nie wiedział, że w ten sposób będzie źle. Wiatr był stamtąd, w sumie wiał wzdłuż rządków, więc będzie pochylona tak jak rządek. Lepiej jest, jeżeli już jest połamana, to lepiej jakby była na bok, nie? W sensie, bo tam pod kątem prostym do rządku łatwiej wtedy to podebrać, bo czubkami sobie jakoś tam podniosę. A jak jest na długość położona, no to ciężko jest to podebrać, bardzo ciężko. No na poprzeczniaku widzicie, jeszcze można coś tam się pobawić. Tutaj w sumie ultra nisko, nie powinienem tak kosić, bo to jest praktycznie, wiecie, igranie trochę, no to kilka tylko centymetrów i domnożę nad ziemią, ale no raz jest połamana, a dwa, chcę to bardzo nisko wyciąć i teraz nie, bo ktoś mi powie, o będzie orał i jeszcze coś zasieje, nie, tutaj wejdzie teraz talerzówka, w miarę głęboko, no nie wiem, jakieś tam 10 do 15 cm może. Zobaczymy, jak się uda ją zagłębić. I żeby to wymieszać, będzie dobrze pocięte w małych kawałeczkach, to będzie się to dobrze rozkładało. I
co w ogóle do planów na to pole. Będzie talerzówka i to zostanie. Tak to będzie sobie leżało przez zimę, aż do wiosny. Na wiosnę roztrzepie się tutaj obornik. Dawka nie chce dużej walić, bo jest duża masa po kukurydzy tutaj, więc nie chce tutaj dużo obornika walić. Pójdzie tutaj może gdzieś koło 20 ton, 30, no nie wiem, zobaczymy. I jak to się rozwali, to tutaj wejdzie runner na głęboko. Zrobimy to bezorkowo i będziemy w ten bałagan siać. No i co, no próbuję tej bezorki, bo tutaj są place na tym polu, gdzie kolbki są dosłownie takie, albo nawet nie ma w ogóle. No widać, no brakło wody wtedy, kiedy się kolba tworzyła, gdzie jeszcze jakoś tam miejscami, wiecie, jakaś żyła była wodna pod spodem, to jeszcze jaka ta kolba jest i jest ładna. Ale gdzie tej wody brakło, no to mówię, jest tą kolbą jak jest. Dlatego próbuję tej bezorki. A dwa, tu jest ciężki kawałek. Jak jest sucho, tutaj praktycznie no nie można zaorać, bo jest za twardo. Czy no idzie, ale to wiecie jak ta orka wygląda, skały, sierpie i tak dalej. Więc próbujemy tu bezorki. No i zobaczymy jak to zda egzamin w ogóle. Taki jest plan. Ściernie widzicie, pierzynka niziutko jak po mulczerze. No ile się zostaje tej nieruszonej łodygi? Góra 7 cm, chyba nawet nie. Ale mówię, tu kosze wręcz ultra nisko. No znam to pole, więc mogę sobie na to pozwolić. Trochę wolniej jadę, bo ogólnie idzie pospieszyć, bo sucha jest i wciąga elegancko. Ale no chcę to dobrze tu wykosić. Wiecie, u siebie. Nie to, że gdzieś źle robię, bo to nie o to chodzi. Ale chcę to zrobić dobrze. Ogólnie gdybym się nie bawił w bezorkę, nie kosiłbym tu aż tak nisko, no bo i tak to by było zaorane i tak. Więc i tak by było czyste pole, no talerzówka też coś zetnie, nie? Ale no mam tu możliwość dobrze tego rozdrobnienia. Więc czemu nie? No i działamy. Tu też właśnie no, będzie kukurydza, tak, kukurydza po kukurydzy. Ogólnie dużo osób po tym roku, z tego co mówią, rezygnuje z kukurydzy. Ale wiecie, w tamtym roku w sumie też tak gadali, a i tak kukurydzę posiali. Więc zobaczymy. No ja jak mamy swoją przystawkę, no to coś tam na to ziarno na pewno się zasieje, na pewno ten kawałek będzie na ziarno na przyszły rok, a czy ten drugi, też będzie kukurydza, tylko nie wiem, czy ziarnówka, czy może kiszonkowa, no bo kiszonki też już coraz więcej nam potrzeba. Się okaże, jeszcze wiecie, trzeba to ma spokojnie przemyśleć. W każdym bądź razie na pewno tu i na pewno tam będzie drugi rok kukurydza po kukurydzy. Dziać o drugim transportem, bo tutaj no może by weszło, a może nie i co wtedy zrobię? Koszę to pojadę od razu drugi kawałek, wykosimy to i jadę dalej kosić po gospodarzy. Czy ją kojarzycie z wiosennych filmów, ale
tutaj był zasiany jęczmień. No i co wam powiem, no nie wypalił jęczmień. Był bardzo rzadki, no nie byłoby z tego plonu w ogóle. I po prostu padła szybka decyzja, że niszczymy, siejemy kukurydzę. I tak właśnie było zrobione. Tutaj właśnie kukurydza była siana 24 maja. Wykosiłem, bo ten kawałek wykosiłem, wysypałem. I teraz ten tu wykosiłem, tu jest pół hektara. I zobaczcie, mam prawie pełen zbiornik, no jest gdzieś 4,5 tony z pół hektara. Czyli ta, bo tu jest zasiane bodajże Ricardinho. Ojejku, teraz nie chcę wam skłamać. Chciałbym sprawdzić w kwitach, ale wydaje mi się, że tutaj była Ricardinho, bo po prostu już nie mieli innej. Ricardinho niby jest kiszonkowa. Tak, jeśli się nie mylę, to tutaj była Ricardinho. Odmiana niby kiszonkowa, a z plonem wyskoczyłaby na 9 ton. Z hektara. W suchym roku. Prawie pełen! Prawie pełen! Super! Tu naprawdę oddała mega. Teraz ciekawy wynik późnego siewu, że było już bardzo ciepło i ono po prostu od razu sobie szła, bo w tamtych reszcie co było siane, zdarzały się jeszcze chłodne noce, nie że przymrozki, ale no chłodne noce jeszcze się trafiały. Tego wynik ciężko mi określić teraz. Ale tu super, na plus, naprawdę. Wygląda mój dzień praktycznie od dwóch ostatnich tygodni, no może od półtorej tygodnia, dzień przednio. Jak dobrze, że już niedługo koniec. Wszystko fajnie, jest dobrze, ale no męczy się ten człowiek, wiecie. Mamy godzinę już prawie 17. Tutaj to pole zrobię i mogę zjeżdżać do domu, a zobaczę, bo może jeszcze zrobię kogoś, kogo na jutro miałem. W ogóle jak wstawiłem tam któryś film z koszenia, gdzie mówiłem, że fajnie, że ładnie ściernie wygląda po tej przystawce, ktoś mi tam zarzucił, że powoli jadę, to ładnie to wygląda. No dobra, no ale jak jest kukurydza na pół zielona, no to ludzie, nie idzie pospieszyć, bo zaraz staje kukurydza na przystawce i nie idzie, no po prostu na pasko się ślizga, tu na napędzie i tyle.
kiedy nie idzie, to nie idzie, ale zobaczcie teraz jak sucha, bo jest sucha, teraz już podeszła galancie, no to to idzie. A gdybym jeszcze kosił tak samo wysoko, jak co niektórzy właśnie co tak gadają, to też bym leciał szybciej po tej najgrubszej łodygi, bym nie musiał ciąć. Bardzo było mało czasu na nagranie, bo
bez przerwy coś robiłem innego, no albo w polu, albo szkoła, albo jakieś inne zajęcia, no życie się nie kończy tylko na tym. Filmy zresztą też jeszcze wychodziły przez wrzesień w miarę często, praktycznie 3 w tygodniu. Wrócę do tego tempa spokojnie, ten tydzień jest taki po prostu jeszcze zalotany, nie było kiedy. Ale wrócę, wrócę. No i co, wy film zobaczyliście, jak się nie mylę, w poniedziałek. Tak. A my go nagraliśmy z Bartkiem, jeżeli się nie mylę, to w piątek po południu na szybkości. I w niedzielę w nocy go złożyłem, jak przyjechałem właśnie dziś z koszenia. No tak, w niedzielę kosiłem. Już możecie tam pisać w komentarzach. Tak czy inaczej, no złożyłem go przez noc. W poniedziałek go dostaliście. Chyba w poniedziałek, nie wiem, jest. Przez to wszystko straciłem w ogóle rachubę tygodnia. I co do jeszcze samego filmu. Ogólnie miał on trochę inaczej wyglądać. Miał być w trochę innej formie, bo miałem na niego całkiem inny pomysł. Tylko raz, brak czasu, żeby to zrealizować, a dwa, podobne pomysły do mojego już się pojawiły, bo chciałem coś zrobić takiego, jak chociażby zrobił Szoko z fajnym właśnie lektorem, żeby to było, czy tam jeszcze jest też taki fajny właśnie film, nie pamiętam kogo, jeżeli autor mnie ogląda, to przepraszam bardzo, że nie pamiętam. Też właśnie z fajnym lektorem opowiadający o tej całej pasji w gospodarstwie. Ten film, co tam bizona remontują i rzepak koszą. Bardzo fajny film, też się bardzo podobał. No i z racji tego właśnie, no miałem taki sam pomysł i stwierdziłem, nie, trzeba się czymś wyróżnić, trzeba jakiś dać inny pomysł, żeby, no żeby nie było to samo. Myślę, że się udało, bo drugiego takiego filmu jak mój nie ma. No mój też jest z gadaniem, no tak, oczywiście jest, gadam tam. Ale moim zdaniem jest to właśnie bardziej na wesoło. No i trochę inna forma. Inne jakieś tam efekty. Trochę, że tak powiem, magia kina tam wyszła. A magia parę przejść, no i tak to wyszło. Ale moim zdaniem w miarę fajnie technicznie to wyszło, zważając właśnie na to, no, że nie miałem dużo czasu. Gdybym miał czas, to nawet ten sam pomysł, ale jeszcze bym go bardziej dopieścił, jeżeli chodzi o te przejścia, o to wszystko. On byłby jeszcze bardziej dopieszczony, ale to mówię, robiłem go, jak to mówi Jarek Ogarek, na szybkości. Ale widzę, że wam się spodobał, przypadł do gustu. A co do samego konkursu, no zobaczymy, który okaże się lepszy. Dla mnie dużo tam filmów jest dobrych. Patrzę po prostu od strony takiego pomysłu właśnie i technicznego, od technicznej strony. Dużo jest fajnych filmów, ładnych, ładnie zrobionych technicznie. Dużo jest z fajnym pomysłem. Kilka też jest właśnie, które łączą sobie i jedno i drugie. Mam tu na myśli właśnie te dwa filmy z lektorem, czy też film Stasi, też z fajnym lektorem film. I co, no liczy się zabawa. Przynajmniej będę miał okazję spotkać się z co niektórymi na Polakrze. Wiadomo, coś tam będziemy walczyć, ale jak to mówią, zdrowa rywalizacja też jest dobra i potrzebna. Ale myślę, że ten przekaz i myśl konkursu wiele tutaj filmów pokazuje. No i znowu się zrobi ogólnie szum, szum. Będzie kilka takich fajnych filmów, jak ktoś w ogóle niezwiązany z tym na to trafi. Może zmieni swoje zdanie o wsi i ogólnie o pracy na roli. Taki moim zdaniem jest zamysł tych filmów. I fajnie, że taki pomysł, naprawdę coś, zawsze jest jakiś inny temat, a ten naprawdę fajny.
byłem dawno. Do was aż tyle. I teraz chwilę gadania i już gardło boli. Zbiornik i przyczepka pełna. O, na dzisiaj chyba koniec. Uuu, i go zarżnął. Piach. Siedzi, koniec. Bez przodka dużo tam nie zrobi. Fota zrobiona. Zamykamy smarowanie. Śmieci wywalamy. Chyba koniec na dzisiaj. Jejku, pierwszy dzień. Wrócę jak człowiek do domu o w miarę normalnej godzinie. Ogień, niedowierzanie. Tak to zawsze, chyba północ, druga w nocy. Był nawet jeden dzień, że wróciłem, to było po trzeciej, no ale to jeszcze temu, że byłem na skupie z kukurydzą. Też przyjmowali całą dobę, więc no już teraz tam praktycznie po sezonie kukurydzianym końcówka. Ogarnąć, żeby się nie kurzyło za mną. Teraz po sezonie, może jakoś w poniedziałek, ma być niby już pogoda, znaczy już, jeszcze, bo to teraz kilka dni było tak ładnie, to by się go umyło, to by jakoś odparował, najwyżej wentylatory by się poustawiało, to tą wodę by wywiało, przesmaruje się, zakonserwuje wszędzie tam, gdzie wytarty, czy tam goła blacha, myślę, że się ten wyropuje go. Tu jest piach. Nie ma co się dziwić. I brak napędu na przód. Macie efekt. Siedzi. Ładny zakup. No nic, do domku. No dzisiaj nawet normalnej godzinie wrócę. Szok i niedowierzanie. Skończę o normalnej godzinie jak człowiek. Haha, chciałbyś, Krzychu. Aj gubdasku ty. Nie, no dobra, jadę jeszcze kosić. Koniec na dzisiaj tej zabawy, starczy. Jadę do domu.
klas pod wiaty i pójdę spać, bo jutro powtórka z rozrywki. Znaczy w sumie już nie, bo jutro będzie tata jeździł, a więc ja mam troszeczkę luźniej jutro już, ale to jutro polatam w transporcie, w sumie tylko jeden będę musiał zrobić. Zobaczę, że się za opryski wezmę, najwyższy czas. Pszenice i żyto hybrydowe na chwasty prysnę, a zobaczę może i resztę żyt też prysnę. Muszę zobaczyć, jak to z chwastami tam jest. No i coś tam będziemy działać. Zobaczyć, czy mszyca jest w ogóle. Na jęczmienie była, ciekawe jak na reszcie teraz złóż. Nic. Jutro się okaże wszystko. I to na tyle, to jak w letniowce. Subskrybujka, poprzedni film. Trzymajcie się, na razie, cześć.